Paulina Budzik, witam i zapraszam na wiadomości z tygodnia. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie rozmawiano o szkolnictwie zawodowym w Polsce, szansach, innowacyjnych strategiach i kierunkach rozwoju. Jesteśmy w bardzo nieprzypadkowym miejscu, bo Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie jest tak naprawdę najlepszą szkołą w mieście pod względem pozyskiwania pieniędzy z programu Erasmus+. Przyznaliśmy szkole jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji już jakiś czas temu taką specjalną akredytację, dzięki czemu pan dyrektor ma taką autostradę do środków europejskich na Erasmusa i na wysyłanie młodych ludzi za granicę. Szkoła jest również regionalnym punktem informacyjnym programu Erasmus+ dla województwa małopolskiego. To jest jedyna szkoła w Polsce, która taki regionalny punkt informacyjny Erasmusa prowadzi. W spotkaniu udział wzięli uczniowie, przedstawiciele instytucji oświaty oraz eksperci zaangażowani w rozwój edukacji, aby rozmawiać o szkolnictwie zawodowym. Diecezja tarnowska ma 11 nowych kapłanów. Tradycyjnie w sobotę poprzedzającą uroczystość zesłania Ducha Świętego w tarnowskiej katedrze miały miejsce święcenia kapłańskie. Sakrament z rąk biskupa Andrzeja Jerza przyjęło 11 diakonów. Dzień 27 maja był zwieńczeniem ich 6-letniej formacji seminaryjnej. 1 czerwca oficjalnie rozpoczęła swoją działalność Akademia Tarnowska. To najlepszy prezent, jaki uczelnia mogła sobie sprawić z okazji ćwierćwiecza działalności. Na początku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a następnie Akademia Nauk Stosowanych. Niewiele brakowało, by doszło do wielkiej tragedii. 31 maja późnym wieczorem paliła się klatka schodowa w bloku przy ulicy Przemysłowej 11 w Tarnowie. Ewakuowano 30 mieszkańców, 11 z nich, w tym 4 dzieci, wymagało hospitalizacji. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł dziennikarz Radia Kraków Bartek Ziaja, przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Tezę tę uwiarygadnia fakt, iż w ręce policji trafiła osoba podejrzana o dokonanie tego czynu. Otrzymaliśmy informację, że zebrany materiał dowodowy z kamer monitoringu, jak również ślady, które są pierwsze zebrane na miejscu pożaru, który miał miejsce w Tarnowie przy ulicy Przemysłowej 5, świadczą o tym, że jest to podpalenie. Osoba została zatrzymana przez tarnowskich policjantów. To 38-latek, mieszkaniec Tarnowa, który na chwilę obecną niestety jest bez stałego zamieszkania. Został zatrzymany przed południem przez tarnowskich policjantów, którzy pracują nad tą sprawą. W tym momencie przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Będzie odpowiadał w związku z naruszeniem artykułu 163 kodeksu karnego. To jest sprawowanie zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia wielkich rozmiarów. Tutaj zagrożenie karą jest do 10 lat pozbawienia wolności. W dalszym ciągu są prowadzone czynności oczywiście na miejscu z udziałem biegłego zakresu pożarnictwa, z zakresu budownictwa. Oczywiście musimy poczekać jeszcze na informacje od lekarzy, którzy cały czas będą nam przekazywać informacje o stanie zdrowia osób, które trafiły do tarnowskiego szpitala i nie tylko. Jest to w sumie 12 osób, które na chwilę obecną przebywają, są w tak zwanej tlenoterapii. Jak się zabrać do stworzenia własnej firmy i jak w Tarnowie zarobić milion? O tym rozmawiano m.in. na ostatniej kolacji sieciującej w ramach Akademii Biznesu Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Piąty mały jubileusz w Izbie Przemysłowo-Handlowej, piąte spotkanie integracyjne lokalnego biznesu tarnowskiego. Przedostatnie. Pora na pierwsze podsumowanie? Można tak powiedzieć, znaczy tutaj troszkę sprostuję, bo nie jest to sensu stricte spotkanie integracyjne biznesu tarnowskiego. Takie spotkania też organizujemy, to są nasze śniadania biznesowe w każdy trzeci, czwartek miesiąca. Natomiast niezależnie od tego realizujemy teraz również projekt, który się łączy z targami ITAR na Akademii Tarnowskiej. Projekt dla studentów, dla osób młodych, zaraz po studiach, które szukają jeszcze swojego pomysłu na życie, dla uczniów szkół. Projekt, w którym chcemy pokazać im, jak się zabrać do tworzenia własnej firmy, od czego zacząć. Mieliśmy właśnie już w tej chwili 4 spotkania, teraz jest 5. Pierwsze 3 to były warsztaty, gdzie właśnie uczestnicy mogli poznać takie podstawy teoretyczne jak modelowanie biznesowe, tworzenie strategii przedsiębiorstwa i budowanie strategii też marketingowej wizerunku. Po takim zastrzyku teorii postanowiliśmy też dać im troszkę zastrzyku praktyki, a raczej zderzenia z praktyką. I stąd właśnie dwie takie kolacje sieciujące, gdzie z jednej strony mamy przedsiębiorców tarnowskich, głównie są to firmy członkowskie naszej izby, ale nie tylko,
a z drugiej strony właśnie studentów, uczestników naszego projektu, gdzie przedsiębiorcy opowiadają historię swoich firm. Studenci mogą też zadawać pytania, no i potem już jest ten czas taki bardziej formalny sieciowania, gdzie może być taka wymiana doświadczeń. I cały projekt zwieńczy się już za tydzień podczas targów ITAR. Organizujemy hackathon, w ramach którego uczestnicy będą mieć zadanie przygotować ciekawe koncepcje właśnie biznesu w oparciu o tą całą wiedzę, którą zdobyli w trakcie tego bardzo krótkiego, ale jednak intensywnego kursu. Zbliża się prapremiera spektaklu dla młodzieży Lekkość Wiktora Stypy. Młodzi widzowie zainteresowani tym, jak powstaje spektakl i co dzieje się podczas przygotowań do premiery, będą mogli wziąć udział w próbach otwartych. Spektakl pokazuje z różnych stron fragmenty z życia Dominiki Mazur, 17-letniej dziewczyny z Tarnowa, starającej się odnieść spokój i swoje miejsce w otaczającej ją rzeczywistości. Kilka prób już za nami, kolejne potrwają do 9 czerwca. Szczegóły na stronie Tarnowskiego Teatru. Oddajcie nam dyrektora. Taki napis zawisł na trzecim liceum ogólnokształcącym w Tarnowie. Odnosi się on do głośnej od kilku dni sprawy wszczętego przeciwko dyrektorowi postępowania dyscyplinarnego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Stało się to po tym, jak dyrekcja powiadomiła sąd o podejrzeniu znęcania się matki nad jedną z uczennic. W obronie dyrektora Jana Ryby manifestowano na placu Szczepanika przed budynkiem 3 LO. Wydarzenie zorganizowała Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie. Udział w niej wzięli uczniowie i absolwenci szkół oraz ich rodzice. Posłuchajcie, co mówili na ten temat uczestnicy manifestacji. Panie przewodniczący, co pan czuł jako absolwent tej szkoły, słysząc o swojej szkole w całym kraju, niekoniecznie w takim kontekście, w jakim chciałby pan pewnie słyszeć? Złość i niemoc. I takie poczucie bezsilności, ponieważ krzywdzi się i człowieka, i szkołę tak naprawdę. Najlepszą szkołę w Tarnowie, trzecią w Małopolsce według niezależnych rankingów. Krzywdzi się dyrektora, który poświęcił dla tej szkoły całe swoje życie. Tak aktywnego dyrektora, który walczy o kolejne klasy, o kolejne nabory, o to, żeby młodzież mogła się tutaj uczyć, bez względu na to, czy jest z Tarnowa, czy spoza. I smutek, ponieważ karze się dyrektora za to, że postąpił właściwie. Prokurator stwierdził, że dyrektor postąpił właściwie. Prokurator postawił matce zarzuty. Dyrektor zareagował tak, jak należy. I to jest w tym wszystkim najbardziej smutne, że inni dyrektorzy teraz będą się bali podejmować takie decyzje, będą się bali zgłaszać sytuację do sądów rodzinnych, do ośrodków pomocy społecznej, a powinni reagować na każdą krzywdę i podejrzenie tej krzywdy, jeżeli takowa dzieje się dziecku czy uczniowi. Dyrektor postąpił właściwie, a jest za to karany. A tu mamy taką trochę zagwozdkę. Prokuratura bije brawo panu dyrektorowi, że zachował się poprawnie, tak, etycznie, lege artis, tak, a pani kurator nie, bo zaniedba. No, to jest zastanawiające, bo ja nie znam etapu, na jakim teraz znajduje się sprawa. Czy na pewno zostało to przekazane do komisji dyscyplinarnej, ponieważ prezydent został jakby zawiadomiony, że powinien zawiesić dyrektora. To jest dosyć obligatoryjne, zaczyna być obligatoryjne w momencie, gdy chodzi o prawa dziecka. Ale to znaczy, że tak, rzecznik za zgodą kuratora skierował sprawę do komisji dyscyplinarnej. Z drugiej strony komisja dyscyplinarna też nie widzi możliwości umorzenia jakby sprawy, mówiąc kolokwialnie. Jednocześnie słyszę tutaj, że nie zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, na który może nikt nie zwraca uwagi pod kątem dobra dziecka. Jednocześnie będzie się toczyło postępowanie dyscyplinarne w stosunku do osoby, która zawiadomiła prokuraturę o znęcaniu. Prokuratura wszczęła postępowanie karne, gdzie i przedstawiła zarzuty. Tak, zarzuty została przedstawiła, czyli już poszła krok dalej. To nie jest postępowanie w sprawie, tylko przeciwko. I w tej sprawie dziecko będzie miało status osoby pokrzywdzonej. Czyli jednocześnie mamy dwa postępowania, gdzie zawiadamiający o przestępstwie jest obwinionym w sytuacji, kiedy dziecko jest
pokrzywdzone w postępowaniu karnym. Jak przedłużyć Dzień Dziecka? To bardzo proste. Już w sobotę Galeria Tarnowia przygotowała retro granie. Czekać na Was będą zabawy i konkursy z nagrodami, warsztaty, malowanie figurek, gry retro, bitewne i planszowe. Świetną zabawę z Galerią Tarnowia planujcie już od godziny 12 do 16. To nie jedyna okazja, by miło i rodzinnie spędzić czas, ponieważ 4 czerwca w Parku Biegowym na Górze Świętego Marcina odbędą się zawody sportowe ramię w ramię. W turnieju wezmą udział zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy. Zabawa będzie okazją do lepszego poznania się, integracji i zdrowej aktywności, zapewniają organizatorzy, czyli Fundacja Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Swoisty piknik, a taki przedłużenie Dnia Dziecka, ponieważ wiemy, że Dzień Dziecka wypada w czwartek, że to jest środek tygodnia, a my Państwa serdecznie zapraszamy od godziny 9 do godziny 15 na Górę Świętego Marcina. Masę atrakcji dla dzieci, dla Państwa. Zachęcamy. Weźcie swoje pociechy, przyjdźcie, wykorzystajcie ten czas na zabawę, aktywną zabawę, a dodatkowo masę pięknych rzeczy do wygrania. Przychodzimy, bawimy się. Do zobaczenia już 4 na Górze Świętego Marcina. Zachęcamy serdecznie. Na tym kończymy dzisiejsze wiadomości z tygodnia. Paulina Budzik dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.